Po co premier rozmawiał z opozycją w sprawie walki z pandemią? Rzeczniczka PiS wyjaśnia rząd chce zebrać różne pomysły na walkę z koronawirusem. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska potwierdziła we wtorek 25 stycznia wieczorem, że Prawo i Sprawiedliwość chce w ciągu dwóch najbliższych dni zebrać różne pomysły na walkę z COVID-19, tak by mogły być procedowane w Sejmie. Zaapelowała też do opozycji o odpowiedzialność. Chcielibyśmy w środę 26 stycznia lub czwartek 27 stycznia zebrać pakiet rozwiązań, żeby propozycja takiego wspólnego projektu ustawy weszła pod dyskusję w Sejmie, powiedziała Anita Czerwieńska. Zbieramy te rozwiązania i zobaczymy, w jakim kierunku Sejm zacznie procedować, zaznaczyła. Oczekujemy, że opozycja w duchu odpowiedzialności będzie do tych kwestii podchodzić i nie będzie czynić z tego tematu do bieżącej walki politycznej, dodała. We wtorek wczesnym popołudniem doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Po zakończeniu rozmów rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, że tak zwany Projekt Lex choć ustawy o weryfikacji przez pracodawców szczepień przeciw COVID-19 będzie nadal procedowany w Sejmie. Ma zostać jednak uzupełniony o propozycje zgłoszone przez opozycję. Nowy projekt ma zostać przedstawiony w środę 26 stycznia lub czwartek 27 stycznia. Wieczorem w Sejmie zebrał się klub PiS. Po zakończeniu około godzinnych obrad. Z dziennikarzami spotkała się rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwieńska. Jak relacjonowała, było to posiedzenie cykliczne, rutynowe, takie, jakie odbywa się zwykle przed sesją Sejmu. Zwróciła zarazem uwagę, że tym razem jednak spotkanie klubu zwołano wieczorem, a nie w dniu posiedzenia Sejmu, co, według niej, dało posłom PiS więcej czasu na dyskusję. I prawdopodobnie będziemy tą formułę wieczoną powtarzać, zaznaczyła Czerwieńska. Dodała, że tematem obrad klubu były przede wszystkim sprawy związane z porządkiem obrad Sejmu. Odnosząc się do Lex Hoc, Czerwieńska potwierdziła, iż Prawo i Sprawiedliwość chce w ciągu dwóch najbliższych dni zebrać różne pomysły na walkę z COVID-19. Chcielibyśmy w środę lub w czwartek zebrać te pomysły. Ten pakiet rozwiązań, żeby propozycja takiego wspólnego, na to liczymy, projektu ustawy weszła pod dyskusję w Sejmie, powiedziała posłanka. Zbieramy te rozwiązania i zobaczymy, w jakim kierunku Sejm zacznie procedować, dodała. Dopytywana, czy oznacza to, iż Lex schodz nie będzie dalej procedowany w Sejmie, rzeczniczka PiS odparła, nie wiemy, w którym kierunku legislacyjnym zostaną spięte te rozwiązania. Apelujemy, oczekujemy, że opozycja, która też tworzy przecież klasę polityczną, w duchu odpowiedzialności będzie do tych kwestii podchodzić i nie będzie czynić z tego tematu do bieżącej walki politycznej, szczególnie, że sama wskazuje, że takie rozwiązania są potrzebne, dodała Czerwieńska. Rzeczniczka PiS została też zapytana o najnowsze ustalenia ekspertów z kanadyjskiej grupy Citizen's Schlab, którzy odkryli, że inwigilowani przy użyciu Pegasusa byli, oprócz senatora Ko Krzysztofa Brejzy, mecenas Romana Giertych i prokurator Ewy Wrzosek, także lidera GroUni i Michał Kołodziejczak oraz Tomasz Fajgiert, współautor książki o obecnym szefie i Mariuszu Kamińskim. Polska naprawdę mierzy się z bardzo trudnymi wyzwaniami, to jest przede wszystkim walka z pandemią, obrona granic, bardzo trudna sytuacja na Ukrainie. To są ważne tematy, a to czym zajmuje się opozycja, niestety też część dziennikarzy. To już my w takim teatrzyku nie będziemy brać udziału, odpowiedziała Czerwińska.